Cześć, witam Cię serdecznie na kanale ZUS to nie mus. Nazywam się Justyna Broniecka, a ZUS to nie mus to miejsce, gdzie mówimy po ludzku o pieniądzach, podatkach, optymalizacjach podatkowych. Dzisiaj temat związany z tym, w jaki sposób reprezentować spółkę z o.o., to znaczy konkretnie jak ustalić reprezentację. Dlatego, że bardzo często pytacie mnie, czy mogą być dwie osoby w spółce z o.o., czy w spółce z o.o. w zarządzie mogą być te same osoby co wspólnicy, czy to musi być ktoś inny. Często mamy wyobrażenie, że do powołania spółki z o.o. trzeba bardzo dużą ilość osób. Natomiast prawda jest taka, że wystarczą dwie, aby uniknąć opłaty do ZUS-u, natomiast formalnie wystarczy jedna. Zaczynając od samego początku, zarząd jest powoływany przez wspólników. W momencie, kiedy zakładacie umowę spółki, to pierwszy zarząd powołuje się w umowę spółki, natomiast każdy kolejny możecie powołać uchwałą, czy też odwołać, więc jest tutaj duża dowolność, nie trzeba zmieniać umowy spółki, żeby zmienić osobę w zarządzie. Natomiast każda taka zmiana wymaga wewnętrznej uchwały na wspólników, a w drugim kroku zgłoszenia jej do KRS-u. Abyśmy mówili o skutecznym zarządzie, to musi znaleźć się tam przynajmniej jedna osoba. Ta jedna osoba nazywa się prezes zarządu. Oczywiście może być więcej niż jedna osoba. Każda kolejna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta i tak dalej, będzie nazywała się członkiem zarządu. Tutaj często pytacie mnie, czy może być jakiś wiceprezes, drugi wiceprezes i tak dalej. No formalnie nie ma takiej funkcji. Oczywiście możecie sobie ją nadać wewnątrz organizacji, natomiast jest to ewidentnie decyzja biznesowa. Natomiast z punktu widzenia prawa, każda kolejna osoba nazywa się formalnie członkiem zarządu. Jeżeli mówimy o reprezentacji spółki, no to tutaj możemy ustalić bardzo dużo różnych kombinacji. Pierwsza kombinacja, chyba najczęściej spotykana, to, że każdy członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie. To znaczy, że bez względu na to, czy jesteś prezesem zarządu, czy członkiem zarządu, twój podpis jest dokładnie tyle samo warty, czyli nie musisz prosić innych osób o podpisywanie dokumentów i takie dokumenty uznawane są za ważne. Bez względu na to, czy pozostali członkowie zarządu, oni wiedzą, czy też nie, to w świetle prawa takie dokumenty są ważne i nie będzie można ich w żaden sposób podważyć. Oczywiście wymaga to zaufania pomiędzy członkami zarządu, wymaga to współpracy, wymaga to względnego informowania się o tym, co my w tej spółce realizujemy. Natomiast to powoduje również, że nie musimy wszędzie ani jeździć w parze, ani w większej grupie, tylko każdy z nas może samodzielnie podróżować, reprezentować firmę. W przypadku urlopu jest zawsze osoba, która jest w stanie tą spółkę reprezentować, ponieważ zwykle nie jest tak, że wszyscy członkowie zarządu jednocześnie podróżują. Druga możliwość to, że wszyscy członkowie zarządu muszą podpisywać się łącznie. To znaczy, że bez względu na to, czy pełnisz funkcję prezesa, czy członka zarządu, jeżeli w zarządzie są trzy osoby, to pod każdym dokumentem muszą być trzy podpisy. W pewnych wypadkach to oznacza, że musicie podróżować w trójkę. Bo oczywiście część dokumentów da się podpisać przechodnio, natomiast niektóre dokumenty wizyty, na przykład w urzędzie czy w banku, mogą wymagać reprezentacji całej ekipy z zarządu, więc będziecie musieli podróżować wszyscy razem. No jest to funkcja bardzo niewygodna. Jeżeli jeszcze to jest dwuosobowy zarząd, to pół biedy, natomiast jeżeli te zarządy są wieloosobowe, to jest naprawdę bardzo niewygodne w zarządzaniu. Z mojej perspektywy zdecydowanie lepiej skorzystać z wersji hybrydowych. Mając na myśli hybrydę, mam na myśli sytuacje, w których na przykład ustalamy, że prezes zarządu może samodzielnie podpisywać się pod wszystkimi dokumentami, natomiast członkowie zarządu potrzebują albo podpisać się w parze, albo w parze z prezesem zarządu. Z takiej hybrydy częściej się korzysta niż z takich łącznych wszystkich razem podpisów, więc można ewentualnie skorzystać z wersji hybrydowej. Konsekwencje oczywiście każdego wyboru są. Jeżeli wybierzemy spółki, które są reprezentowane przez każdego członka zarządu samodzielnie, no to wiąże się to z dużym poziomem zaufania pomiędzy członkami zarządu. Jeżeli wszyscy łącznie, to wiąże się to oczywiście z dużym wyzwaniem logistycznym. Natomiast jeżeli wszyscy będą chcieli reprezentować spółkę w jakiś sposób, to można zawsze skorzystać z wersji hybrydowej, czyli na przykład, że pomimo tego, że w zarządzie mamy pięć osób, to wystarczą podpisy dwóch ludzi z zarządu, a na przykład prezes może samodzielnie albo również w parze, bo tutaj to jest kwestia wyboru. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy zakładacie spółkę, to trzeba ustalić reprezentację. Nawet jeśli w momencie otwarcia spółki w spółce jest jedna osoba, więc właściwie ten wybór nie ma żadnego znaczenia. Natomiast gdybyście w trakcie działalności chcieli dołożyć każdego
tego kolejnego członka zarządu, to jakby sposób reprezentacji jest wpisany w umowę spółki. Więc jeżeli wpisaliście samodzielne, to nawet jeśli dołożycie w trakcie kolejne osoby do zarządu, to dokładnie tak będą mogli reprezentować spółkę. Więc warto przemyśleć tę sprawę długofalowo. Każda taka zmiana oczywiście generuje konieczność zmiany umowy spółki. Natomiast jeżeli jesteś ciekawy informacji na temat spółki z o.o., to chcę polecić Ci nasz poradnik Vademecum spółki z o.o. Poradnik ma prawie 250 stron. Znajdziecie tutaj tematy związane z tym, jak zakładać spółkę, w jaki sposób optymalizować podatki, kiedy wejść na VAT, kiedy mieć kasę fiskalną, jak wypłacać wynagrodzenia dla wspólników i członków zarządu, które optymalizacje przechodzą, w jaki sposób na jakie pułapki zarządowe uważać. Więc wszystkie te informacje tutaj. Książka jest obecna na rynku już ponad 10 lat. Co roku ją aktualizujemy. Ta wersja jest aktualna na styczeń 2023, więc wersja aktualna, zgodna z aktualnymi obowiązującymi przepisami, cały czas ma bardzo dobre recenzje, więc serdecznie polecam. Oczywiście link w komentarzu. Mam nadzieję, że to lepiej wyjaśnia Ci, w jaki sposób reprezentować spółkę, jak ustalić tę reprezentację. I pozostaje mi życzyć Ci miłego dnia i do usłyszenia kolejnym razem.